Siemanko, siemanko, witam was kochani gorąco i serdecznie, z tej strony oczywiście Kaczor WMC i witam was w kolejnym dodatku, moi drodzy, w drugim dodatku, a zarazem ostatnim do Dark Souls 3. Witam was w dodatku The Ringed City. Moi drodzy, Ringed City, ostatni dodatek, bardzo wymagający dodatek. Odrobinę dłuższy niż jego poprzedni, który właśnie skończyliśmy ogrywać na moim kanale Ashes of Ariandel. Oczywiście podtrzymuję to, co powiedziałem w poprzedniej serii. No, jak na razie siostrzyczka Freedy, można powiedzieć, chyba najlepszy boss jak do tej pory w całej serii Dark Souls. Moi drodzy, tak jak podstawkę, tak jak poprzedni dodatek, The Ringed City ogrywałem tylko raz, także ruszamy teraz z tematem po raz drugi w moim wykonaniu i muszę wam się od razu na starcie do czegoś przyznać. Ostatni boss. Teraz nie będę robił oczywiście spoilerów tutaj, co, jak, gdzie, bo może są osoby na moim kanale, którzy nigdy nie grali w ogóle w Soulsy, bądź w oba dodatki. Jest bardzo potężnym bossem, przyznam się wam szczerze, że ja jestem człowiekiem upartym i nie lubię odpuszczać, ale nigdy go nie pokonałem. Za 30 chyba podejściem wtedy, pamiętam, dałem sobie z tym spokój, miałem do tego wrócić. Później jakoś wypadł chyba formatowanie, wypadło mojego peceta i nie wiem, wiem, że jakoś do tego nie wróciłem. Także ostatni boss jest w moim wykonaniu w dalszym ciągu niepokonany. Także będzie grubo. Moi drodzy, zapraszam do subskrypcji, wpadajcie oczywiście na inne moje serie. Oczywiście na całą podstawkę Dark Souls, na dodatek, na Wiedźmina, wpadajcie na wszystkie kurcze, które macie ochotę właśnie obejrzeć. Oczywiście ja wam podlinkuję w opisie te wszystkie moje playlisty, więc zapraszam serdecznie. Dzięki wszystkim nowym subskrybentom, którzy dołączyli do mnie właśnie dzięki całej tej serii soulsowej, że tak się wyrażę. A teraz już nie przeciągamy, tylko jeszcze się rozpalmy na koniec i moi drodzy, przywróciliśmy sobie żar. A, jeszcze momencik. Zestartowałem sobie punkty i troszkę sobie je przebudowałem. Zobaczcie, tak to teraz wygląda. I moi drodzy, uderzyłem w wiarę. Inteligencję zostawiliśmy, tak? Uderzyłem sobie w wiarę, żeby sobie tym razem używać troszkę czarów. Troszkę więcej niż w poprzednich właśnie seriach. Jest na poziomie 35, umiem wyekspijem ją do 30 levelu i plus dodatkowo noszę pierścień. Troszkę mi ten pierścień przeszkadza, zabiera mi jednak ten slot, gdzie mógłby być jakiś fajniejszy pierścień, a więc może sobie to jeszcze podekspimy. Także pokażę wam tylko jeszcze, że mogę używać teraz tych nawet najpotężniejszych czarów od błyskawic Młot Boga Gromu, moi drodzy. Tak to się prezentuje. To jest taka obszarówka. Szkoda, kurczę, że nie jest dystansowy. To jest oczywiście wiadomo, włócznia. Fajnie to się sprawuje. Ja już sobie podłączyłem medalion tutaj. Mamy talizman słoneczny. Wyekspiłem go na maksa. Znaczy, przepraszam, ulepszyłem. Na 10 poziomie już jest. A więc naprawdę robi robotę. Wrzucone są do tego, jeszcze wam tylko pokażę, dwa pierścienie, bardzo wzmacnia cuda i tutaj bardzo wzmacnia czary, ale ten chyba na czary to nijak się nie będzie miał do tego, więc wrzućmy sobie może ten. Teraz będzie miał właśnie, że wzmacnia cuda. Mamy oczywiście standardowo pierścień Filodii, który jest niezastąpionym pierścieniem w tej grze, czyli zręczność, tylko kondycja na szybciej rośnie. Tu mamy oczywiście ten pierścień modlitwy, zwiększa wiarę o 5 punktów. Jeszcze tylko rzućcie sobie zbroja Farama, moi drodzy, bardzo ładna zbroja, bardzo fajna. I w stosunku, jak ona waży 12,7 kg, ma zajebiste statystyki. Musiałem ją oczywiście cały set, by byłbym troszkę za ciężki. Mamy tutaj hełm zjednoczenia do tego, rękawice zjednoczenia i nogawice zjednoczenia, więc praktycznie cały set duszy pogorzelisk oprócz zbroi. Tak to się, moi drodzy, prezentuje. Ruszamy, nie ma co przeciągać. Wprowadziłem, myślę, że odpowiednio was. Zróbmy sobie to. Możemy się przenieść tutaj już od razu na smertę. Smertę smerfów, kurwa. Stertamentów. Do wioski smerfów się, kurwa, przenosimy. No i zapraszam, no i dobra, no i bądźmy, kurwa, Gargamelem. No i dobra, jeszcze tylko klakier, kurwa, dobra, nieważne. Gramy, moi drodzy, zapraszam na pierwszy odcinek serii Zagrajmy
w Dark Souls 3 The Ringed City. Ruszamy. Tak to, moi drodzy, wygląda. Już przedsmak mogliście sobie zobaczyć. Pokazywałem wam to w ostatnim odcinku podstawki. Dobra, to jest nasz pierwszy NPC. Porozmawiajmy sobie z nim. Your head square on your shoulders, is it? Oczywiście, czy mam twardą głowę na karku. Blasza nie było ostatnio. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Mam do ciebie sprawę, dlaczego nie? Well, that came out of nowhere. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? I've none of that, not a smithereen. A, żyją, możemy sobie po prostu z nią rozmawiać, handlować i tak dalej. Co ona ma? Fajnie, ma jakieś błogosławieństwo. Wszystko oczywiście limitowane. Wielki miecz podzielonego liścia. Pamiętam, takie fajne chyba obroty robił ten miecz. Mam 5 żarów do wykupienia, też bardzo fajnie. Te monety, złota moneta. Tylko 3 sztuki. Dobra. Na razie nie jestem zainteresowany, porozmawiajmy jeszcze sobie z nią. At the close of the Age of Fire, all lands meet at the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. The great tide of human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Oh, if you just can't stop yourself at far below, there's a deep, dark hole carved out of a tree. From time to time, voices brim from the depths of the cavity, even now. Mutterings of the very demon that Prince Lorien spoke of, I'm sure. Horrible sounds of an afflicted thing, yet cursing men. Ciekawe, powiedziała, że gdzieś tutaj właśnie w jakimś olbrzymim drzewie jest jakieś, no można już sobie wnioskować, że to jest jakieś wejście gdzieś, gdzie spoczywa jakaś bestia, o której wspominał właśnie już książę Lorien, moi drodzy. At the close of the age, great kingdoms, that's why this... Jeszcze raz. Tak, dobra, powtarza się. Koniec, moi drodzy. Keep your marbles intact, love. At least until I lose mine. No i teraz, patrzcie. Wygląda jak ten sam zniewolony rycerz. Pokaże nam skoczyć. Kurwa, dosyć wysoko, nie? A teraz tu. Co my tutaj mamy? Wymagane prawo. Aha, tak. Już teraz kojarzę, zobaczcie. Już na starcie mamy pierwszą znaćkę. I jest to żar, bardzo fajna znaćka. Już pierwszy skarb tutaj się schronił. A może sobie też zostawię tu bezpośrednio jakąś wiadomość? No. Przed tobą. I słowa. Ej, to są stworzenia, nie to. Obiekty. Ognisko. Przed tobą skarb. No i fajnie. A! Nie pokazałem wam najważniejszego czaru, moi drodzy. Już wam to pokazuję. Zobaczcie. Szczodre światło stopniowo przywraca duże ilości punktów życia. Ja sobie to wytestowałem. Coś zajebistego działa tak trochę jak jakieś butelki uzdrawiające naszą postać w troszkę w innych RPGach, tak? Czyli powoli przybywa nam cały czas zdrowia i... To już jest chyba maksymalne szczodre światło, bo są jeszcze oczywiście pomniejsze. Stopniowo przywraca punkty życia. Widzicie, tu nawet mam większe koszty magii, many, czy tam punktów skupienia. Wielkie leczenie to jest jednorazowe, że po prostu naraz nas uleczy. A to jest naprawdę świetne i naprawdę sporo tego życia nam przybywa, jeśli rzucimy sobie ten czar, więc w momentach, gdzie nie ma walki, jest tylko pusta eksploracja, rzucamy sobie ten czar i odnowi nam się troszkę życie, nie musimy na to marnować estusa. Zajebiste. Dobra, skaczmy.
Wow. No jednak to widać, że to jest tak specjalnie zrobione, że... No, tam już widać skarby, tam już widać przeciwników. Kurwa, w śnieg się wbiłem. Dobra. To jest wszystko takie, kurwa, trochę do góry nogami, nie? Się w głowie tu kręci. No i zobaczcie. Ile tam jest jakiś, kurwa, truposzy i kościej. Już wszyscy, kurwa, do nas tu lezą. A może wypróbujmy sobie na nich naszą błyskawicę. Pięknie. Zobaczcie. I kościołek padnie praktycznie na dwa strzały. A to będzie bardziej do jakby przyciągania sobie wrogów, bądź strącania ich. Ła, no nasz miecz jest, kurwa, niezastąpiony. Mówcie, kurwa, co chcecie. Teraz tak, powiem wam już, o co chodzi. Nie to, że zawsze mamy pełno wrogów dookoła. Atakuje nas ciągle coś z góry, jakieś pułapki, to jeszcze tu musimy teraz zwracać uwagę na to, że wyłażą oni z podziemi i próbują nas pod tą ziemię jakby wciągnąć. No już, kurwa, nie mieli co dodać. Jakby mało było wszelakiego cholerstwa. Tu zobaczcie. I jeszcze do tego są mało widoczni oczywiście. W ciemnych miejscach możemy ich nie zauważyć i będą nas tutaj, kurwa, kroić jakimiś sierpami. Dobra. A, ten już tu wali do nas czymś. O kurwa, już bym spadł. No właśnie. Gdzie ty jesteś, kurwa? Czy to jest smok? Boże. Czy on spadł? Tak. A ty chujcu jeden, tam jesteś. Dobra, dobra, chodź na tu. O ja pierdolę, jakie obrażenia! Wow. No, już widać, że nie ma się co martwić o poziom trudności rozgrywki. No i teraz jest to zajebisty moment właśnie, żeby sobie użyć naszego czaru. Patrzcie. Cyk. On trwa, zmierzyłem sobie czas nawet ponad minutę, moi drodzy. Także zobaczcie, z jaką... To jest olbrzymia prędkość, z jaką nam odnawia się życie, jak na Dark Souls. W ogóle jestem w ciężkim szoku, że mam coś takiego, nie? I to wszystko dzięki temu, że przebudowałem sobie postać. Ja pamiętam dokładnie to miejsce. Tam jest skarb oczywiście, ale nie zamierzam teraz po niego iść, ponieważ mogę wam troszkę zaspoilerować. O, aczkolwiek nie. Dobra, pójdziemy sobie najpierw w tą stronę. W ogóle zapomniałem o jednej rzeczy, najważniejszej. Ja sobie podzieliłem, zostawiłem sobie dwie popielne butelki. Zobaczymy, jeśli nie będzie nam szło, to nie będziemy ich używać. Jeśli będziemy potrzebować naprawdę wszystkich butelek do leczenia się. Chodzimy sobie teraz tutaj. Pamiętam... Tak, jest ten twardy wróg, tak, bo już go widziałem z góry. Chodź tu, skurwielu. O kurwa. Trochę źle to zrobiłem. A teraz też go, kurwa, nie zdejmę. A jednak. Ojej! Co tu się dzieje? Ja pierdolę, jaki atak! Ale kurwa, twarde bydle. Do dupskiem na nas, kurwa, o swym obrzydłym. Co to jest za, kurwa, potwór? Ja pierdolę. No i tak nas właśnie rzuca oto dodatek na kolana. Ja pierdolę, naprawdę. Zobaczcie, już mam, kurwa, po Estusaka, zacząłem grę dopiero. O kurwa, nie mam, nie no, to jest masakra. Początek jest piękny, kurwa, piękny. Ja pierdolę. Masakrycznie trudny przeciwnik. Ej, ja zaraz tu zginę. No nie no, kurwa! Ja pieprzę, no tragedia. Ale się załamałem w tym momencie, nie? Zbroja... Od razu zbroja nam z niego dropła.
Nie no, ja muszę tą zbroję od razu zobaczyć. Ona waży chyba 2 tony, nie? 17, pa się tonie. Tu się patrzcie. Ej, ja mogę przewroty w niej normalne robić. Nie no, jak ja wyglądam, jak gówno. Za przeproszeniem. Nie, no, statystyki są zacne, ale... No ale no widzicie, jaki początek mamy. Grudka tytanitu. W sumie bardzo fajnie, że te grudki tutaj dropią, bo też można na to narzekać, że... jakby na tym poziomie dalej są to tylko grudki, ale myślę, że jakieś bronie nam wpadną tutaj nowe albo coś, to będzie można sobie je troszkę podciągnąć w statystykach. Akwaryman... kurwa, co... Gdzie kurwa jąkam dzisiaj? Co jest ze mną? Gdzie on jest? Akwamarynowy! Jezu, ale mi się jązer poplątał. Sztylet! Sztylet trochę łatwiej, dobra. Pokaż informację o przedmiocie, kurwa, chociaż to jest proste. Sztylet in... to fajna ta papa. Ej, słuchajcie, dzisiaj coś jest kurwa mocno ze mną nie tak. Oznaczony, powiedzmy sobie. Inkrustowany kryształem akwamarynu. Wypisano na nim kurwa nie mogę, jak jąkała. Wypisano na nim starożytną modlitwę mającą chronić przed nieszczęściami. Możliwe, że był to podarunek dla kogoś ruszającego w dalekie podróże. No i... Tak, tam kurwa opis zwykły, nie? Umiejętność ostrze kryształu. Wyzwala magię z akwamarynowego kryształu, co tworzy niestabilne niebieskie ostrze, długie na tyle, by służyło za prosty miecz. Ej, ulululu. A, dobra, nie wykorzystamy jego w pełni, więc pewnie... Mam brakuje nam wiedzy i zręczności. Bo teraz mam oczywiście... nie to, to. A, to jest po prostu taki sztylet. Tak. Dwie ręce, jak go weźmiemy, to jest tak. No dobra. Mamy oczywiście pchnięcie. Battle Art. Ej! No dobra, w sumie i tak dobrze to użyłem. Battle Art wam nie pokażę, bo nie jesteśmy w stanie przy obecnych statystykach, które posiadamy. Dobra, no to już chyba będzie wszystko w tym momencie. Dlatego wiecie co, moi drodzy? Zaczynam się zastanawiać, czy jak tutaj sobie pokonaliśmy tego wroga, z tej strony teraz nic nie będzie. Ja nie wiem, czy jest sens zaczynać sobie taką kurwa rozgrywkę. Takie porażki, więc zrobimy sobie taki numer, że ja się tu cofnę do ogniska na górę, przywrócę sobie estusiki i widzimy się już za chwilkę tam na dole. No, ja już jestem w tym miejscu. Wybiję oczywiście ich ponownie. Jeszcze może sobie tutaj przeszukajmy wokół tego smoka wszystko. Chciałbym bardzo dokładnie tak sobie zbadać wszystko, czy faktycznie tu nie przegapiliśmy jakiegoś może skarbu. Zobaczcie, jakie pozostałości. A jednak kurwa do końca wyschnięty jakiś kurwa nie jest ten smok, nie? Są takie pola jakby śnieżne troszkę. Można być bardzo słabo widoczny, moi drodzy, w takich miejscach. Skarb ewentualnie ukryty. No i dobra, ruszamy sobie teraz w to miejsce. Tu nic nie ma. No i ewidentnie widać. No i proszę bardzo, można zawału dostać. Zobaczcie, jaka tu jest wysokość, nie? I oczywiście nie tracimy tutaj życia. To była dusza. No i to jest to, o czym mówiłem. Kurwa, będą nas wciągać jakieś kurwa dziwactwa pod ziemię. Zobaczcie, co tu się odpierdala. Jaka tu jest akcja od razu. Wow! Ja pierdolę! Co tu się wydarzyło, nie? Ach ty chuju! Za przeproszeniem. No nie to, że z góry... Ja pierdolę, że z góry na nas! No nie, no to... Ta gra naprawdę chce nas, kurwa, pozbawić nawet... nadziei na... jakieś granie. Ja... Ile tego tu jest? No ale rzucono nas tutaj... Ja pierdolę! To nie są łatwi wrogowie, nie? Atakujecie mroczny duch. No, no chyba to są kurwa żarty jakieś, co? Ej, ty chuju, nawet się nie przywitałeś, tak? Co za kurwa łajza? Ale menda jebana.
No, to jakiś frajer i to kurwa naprawdę. A jak? Co ty kurwa tak na odległość nas tutaj atakujesz? A już walczyłem z tym kurwa zjebem. On już mnie raz pokonał, pamiętam go. Pamiętam jego nick i pamiętam tą zbroję. No i właśnie. Jaki skurwiel, co? O nie. No to dlatego kurwa, że jesteśmy rozpaleni. Ale weź tu graj bez rozpalenia, no. To jest druga sprawa. Masakra. Dobra. Moi drodzy, widzimy się już na miejscu. No ja już jestem tutaj na dole. W razie postanowiłem się nie rozpalać. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Może później... Jesteś, bo jeśli on tutaj był, to on tutaj może się kręcić, a na razie nie chce mi się po prostu z nim walczyć. Wigoczący tytani, dobra. W razie zajmijmy się tymi wrogami, kurwa, ale no początek jest mega, nie? Piszcie oczywiście w komentarzach swoje wrażenia. Ewidentna jest, kurwa, pułapka, przecież śmierdzi. No właśnie. O kurwa, normalne, nie? A, dostaliśmy ten sierp, którego oni używają. Dobra. W sumie, bez sensu, nie? Dobra, tu wszystko zbadaliśmy. I teraz tak. Właśnie, zobaczcie na to. Nie wiem, jak nazwać te stworzenia. Czy to są jakieś, kurwa, anioły? Anioły bardzo, może trochę mało pasują do Dark Souls. Jakieś motyle. Chuj wie, co to jest za przeproszeniem. I to muszę wam chwilkę się zatrzymać i powiedzieć, o co mi w tym chodzi. Są momenty w Dark Souls, które są trudne, ale właśnie, które przynoszą nam dużo radości, a jest dużo takich momentów też, które są po prostu zwyczajnie trudne i upierdliwe, jak jakiś olbrzym, kurwa, ciskający w nas na przykład strzałami, tak? Z balisty bądź jakimiś włóczniami. I to są też te anioły. Ja pamiętam, oni będą non-stop do nas strzelać i nie możemy tak naprawdę skupić się na eksploracji fajnej tej lokacji i podziwianiu jej troszkę. Tylko ciągłą ucieczką i chowaniem się, a naprawdę zajmie nam to dość dłuższy czas, zanim dojdziemy do miejsca, w którym będziemy mogli, mogę wam zaspoilerować, pokonać wiedźmę, która je tak chyba przyzywa, czy coś takiego, już nie pamiętam. I to jest takie, to jest wkurwiające po prostu. No, mi się akurat to nie podoba. Dobra, ja się teraz zaryzykuję i się rozpalę. Oczywiście musimy skoczyć. Zróbmy to. Ja pierdolę. Błogosławieństwo. No, ja chyba co... No i tu już nas... Kurna błyskawic. Uważaj na twardy wróg i przed tobą w prawo. Przed tobą skarb. Kurwa mać! Przed nami skarb, no to ciekawe, jak ja mam, kurwa, ten skarb zdobyć. W ogóle czy możemy to... Ej, możemy to zestrzelić. O kurwa, mój, zadam żadnych obrażeń, nie? Nie, no, raczej od błyskawic nie zadamy mu obrażeń. Spróbujmy coś pokombinować z łukiem, tylko nie wiem, czy jakiś łuk teraz będę miał w ogóle możliwość używania jakiegokolwiek łuku. No właśnie. Brakuje mi zręczności, ale możemy sobie na chwilkę podpiąć, chyba mamy na zręczność, o właśnie, mamy na zręczność, tak. Czemu zadałem jakieś obrażenia w ogóle? Jakieś mu tą kurwa zadałem, nie? Znaczy, jak ja go pokonam, to...
Że on będzie na nowo wskrzeszony. To jest ciekawe. Zobaczmy. Teraz przydałby się ten pierścień, o którym pisaliście w komentarzach, że... Ten dolatują jakby chyba, nie wiem w ogóle o co chodzi. My w ogóle chyba strzelamy z tych, nie? O jebane, no o, jak ja się motam z tym łukiem. Dobra, teraz nie mam kurwa żadnych, nie? Co się... Jezu! Co tu się dzieje? Poczekaj, muszę chwileczkę tutaj, moi drodzy, bo coś mi tutaj się pokićkało z programem do nagrywania. Dobra, już wróciłem, mam nadzieję, że tam nie będzie jakiejś ucieczki obrazu. Jeśli będzie, to będziecie musieli mi to wybaczyć. Spróbujmy jeszcze, jak to się będzie... Kurwa, ej, nie mogę używać tych strzałów, czy o co to chodzi? Nie kumam za bardzo. To jest wielka strzała, może dlatego. No spróbujmy to zatrutą. No to właśnie, znowu to samo, kurczę. Ej. Moi drodzy, muszę to ogarnąć, więc zrobię małe cięcie, bo tu mi się coś odstawia. No już wróciłem, moi drodzy, musicie mi to dzisiaj wybaczyć. Coś tutaj tam świruje mi ten program. No nieważne, dobra. Wracamy. No oczywiście zostawiamy sobie tego kurwa anioła, czy to jak to tam nazwać. To bez sensu według mnie. Kurwa godzina. O kurwa. Co on tu już? Ja pierdolę, jacyś stuningowani rycerze z Lotrik? Tak. Już to widzę. No ale kurwa, oni mają życia. Czy wy to widzicie? No nie no, we dwóch. Dwóch to ja raczej nie pokonam naraz, no nawet nie ma szans. Kurwa! Nie, no nie! Ach, kurwiłem się teraz. Masakra. Dobra, widzimy się już za chwilkę. Dobra, już dobiegłem sobie oczywiście na miejsce. Kurwa, nie zdążyłem. Jednak oni zadają już... Niby ten talizman powinien to blokować, ale oni zadają już, moi drodzy... Standardowo backstab, silne obrażenia i jednak tego nie blokuje. Ten pal, kurwa, ten piorun taki potężny jest fajny, ale to jest wolne strasznie, nie? I to jest troszkę, kurwa, no minus tego, tak? Krótka tytanitu. No i widzicie, i dupa z tego. Wow, wow. Skurwielu. Strasznie trudne są, kurwa, te walki, tu widzę. Normalnie masakra, nie? No to jest taki, kurwa, zderzenie się ze ścianą trochę w pierwszym odcinku. No, wygląda zajebiście podejrzanie ten skarb. Ruszyczka. Za nic tu nie ma. Nie ma więcej. Kurwa, światło pada konkretnie na tego rycerza. Też kurwa trochę podejrzane, czy nie? Chyba nie. Ma, tam sobie pójdziemy. Pójdziemy sobie najpierw w tą stronę. Tu się dzieje. O Jezu.
pierdolę, jakie są olbrzymie obrażenia od tego czegoś. Wow. Dwie moneta, tam już widać jest jakiś skarb, będzie trzeba się tam jakoś dostać na górę, na ten balkon. Też oczywiście, moi kochani, nie chciałbym przeginać tym razem z długością moich odcinków, tak? Zawsze odcinki wychodzą mi takie strasznie długie, chciałbym trochę ten timing tak, nie wiem jak to powiedzieć, skrócić. Zobaczymy. Zresztą piszcie w komentarzach, jakie, ja to w sumie nagrywam dla was, więc piszcie, moi drodzy, jakie wam się odcinki najbardziej podobają, o jakiej długości. I będziemy tak robić, rozumiem. Czy to nie dla mnie? Czy dla mnie też, bo oczywiście jest, czerpię z tego wielką zabawę z tej gry, tak? I fajnie mi się w to gra. Ale no, oczywiście jest to dla was. O kurwa, no co ja zrobiłem? Ja myślałem, że on kurwa już nie żyje. No nie, no ja nie wiem, który raz, moi drodzy, ja już ginę w tym odcinku, nie? Dobra, robimy cięcie. A już jestem w tym samym miejscu i szczerze wam powiem, że nie wiem, oni się chyba odradzają cały czas, także nie wiem, czy to coś w ogóle nam tutaj pomoże. Wybijanie ich cały czas, no nie mam pojęcia, chciałbym się o tym przekonać tak na maksa. Tak, oni się chyba cały czas będą tutaj kurwa odradzać. Tak mi się wydaje, bo to jest niemożliwe, żeby kurwa było inaczej. Także nie wiem. Cały czas, zobaczcie. Dlatego mamy chyba do zebrania tutaj tylko te skarby i w ogóle, wiecie co, spierdalajmy stąd. Przerolujmy sobie stąd w cholerę, bo przecież to jest nienormalne, co tu się dzieje. Oni się tu będą respić w takim razie bez końca. Pienisty długi kostur. Ja pierdolę! Nie no, no, to jest tragedia. W ogóle ten odcinek, ta gra jest kurwa tragiczna, nie? Ja się w ogóle rozpalę teraz. Kurde, syny! Wygląda to jak zwykły jakiś kości, a można te coś backstabować, dlatego... Nie wiem, czy kurwa... O kurwa! Nie wiem, wiecie co? Ja stąd spierdalam. Ja pierdolę! Nie ma sensu się tu zamęczać z nimi. Skarb zebrany. Tam pewnie dostaniemy się później jakoś. Mam nadzieję. Wow. Spróbuj powrót. W sensie powrót? Nie rozumiem. Nie. Tu coś? Dobra, to wiadomo, rycerz. O kurwa! Ach, za wcześnie. Mam go. Jak się, kurwa, fajnie, że ten... Bam! Pięknie. Ja pierdolę, ale... No nie no. Nie ma słów, co tu się dzieje, nie? Grudka tytanitu. Miecz rycerza Lothric. No dobra, no. Zadają wielkie obrażenia, przetuningowani ci rycerze, a dropy są takie same. A kurwa, patrzcie! Ta wieża się przewróciła, no tak. Mówię, no ja grałem w to raz, kurwa, tego nie pamiętam za dobrze wszystkiego. Zobaczcie, ta wieża się przewróciła. I... No w ogóle, co tam kurwa siedzi za paskudstwo, powiedzcie wy mi. I zrobiła nam tutaj jakiś skrót. Pewno wrócimy sobie tam na dół, ale to na darmo to nie jest, powiem wam tyle.
to już naprawdę. Nie, tu jest jakiś NPC. Że to był przyjaciel. Nie, naprawdę. Siemanko. To ona, o nim mówiła, ten blaszak. You've got your head screwed on, correct? Fantastic. To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag. Call me Lab. I can't Lab. Remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh, you'll see. You'll see. A, on przeczuwa, że będzie nas wspaniały zespół z nas, tak? Już przeczuwam, że to będzie kurwa gość, który nas zdradzi gdzieś tam po drodze. Oh, in all honesty, there's something. Muszę ci coś wyznać. No już coś, kombinacja jest. I'm hollow. Jest pustym, no tak. Yes. I try to play it off, but I haven't a clue about my past, who I was, or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City, where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. Szuka jakiegoś monumentu, który ma być właśnie w mieście Pierścienia, gdzie te pigmeje ich nazwał. Pigmeje gdzieś u zarania podstaw ognia znaleźli mroczną duszę. No, to już zaczynam tutaj sporo mówić na ten temat. Well, that's the long and short of. So if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on. What else can I say? I'm a bloody hollow, for heaven's sake. Well. So, come on. Już się powtarza. O, jeszcze na 100%. Spotkamy go nie raz. Skurwiały motyl. Anioł jak zwał, tak zwał. Dobra. Więcej nic nie ma. Mamy coś tutaj? Coś tutaj przy tej wieży? Nie. Dobra, tu jest kolejna ścieżka. A, ale tu już zeskoczył. Tam już są, kurwa, już widać. No już... No już prawie, kurwa, dostałem. Ja się na... oczywiście wrócę teraz. Chcę zejść tutaj na dół koniecznie. Sprawdzić, co tam jest na tym dole. Ale tu są ryki, nie? Patrzcie, udało się tego... A ja myślałem, że to potrwa dużo, dużo dłużej. Albo będą też inne jakieś te wiedźmy, które będą to przyzywać. No, najważniejsze, że tego mamy z bani. Ciekawe, czy on się respi. Ja kurwa nie pamiętam, powiem wam szczerze. Skocz. No i dobra. Teraz skocz tu. Ciekawe, czy jest takie samo jak skocz tam. Nie wiem, czy teraz sprawdzić sobie górę. Przy dół. Ciekawe. Dobra, będziemy sobie... skoczymy sobie tam. Jakoś tak, kurczę, mam przeczucie. Nie wiem dlaczego. Ale też nie będziemy tutaj za długo przeciągać, moi drodzy. Sprawdzimy sobie tylko, dokąd to nas zaprowadzi. I będziemy powoli kończyć tym odcinku. Mam nadzieję, że... choć wiele miałem tutaj przygód. No, a też troszkę ten program do nagrywania coś tutaj mi mącił w tej grze. Kurwa, no! Ja pierdolę! Patrzcie się to. Aha! Nie zginąłem! Bo mieliśmy i tak tutaj skoczyć. Ja pierdolę, co za historia. Ja nie mogę normalnie w tej grze. Moi drodzy! O kurwa. Wiecie, co by się przydało, nie? Ognisko, na litość boską. No pewnie, kurwa.
Wygląda jak iluzoryczna ściana. Tego rycerza mamy z głowy. Ja pierdolę, czy to się też będzie tutaj... Kurwa mać! Oni się teraz też będą respić tu bez końca. Co tu się w ogóle dzieje? Ty, kurwa, trudny jest ten dodatek. Pięknie załatwia ich ten ogień. Muszę tego kurwa przyzywacza sprzątnąć. Ja pierdolę, to jest następny i następny i następny i tak ciągle i tak ciągle. Ja pierdolę. Nie wiem, no... To jest... Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, słuchajcie. Też mnie to irytuje, że nie wiem, czy mam ich wybijać, czy spierdalać. Nie wiem, czy oni będą się respić non-stop, czy nie. I to jest problem właśnie. Kurwa. Dobra, ten nie żyje. Och, nie, jednak to ci ich przyzywają cały czas. Leczenie dystansowe, o. Możemy to sprawdzić. No, jeszcze tam widać, że pominąłem parę ścieżek, tam już coś na dół. Tam w ogóle też, ach, dobra, my jeszcze będziemy się wracać i wracać. Czy mamy tu zeskoczyć teraz? Czy... O kurwa, no nie, no jeszcze nas wciągnął. Zobaczcie jeszcze, jakie mu kurwa królewskie obrażenie zadaje od tego, jak nas tutaj wciągnie. Paskudztwo ty cholerne. A ja nie wiem, szczerze mówiąc. O kurwa. No właśnie, podrap się po głowie, bo już się skończyły butelki. Dobra. O, ale to jest jeszcze ten wielki. Moi drodzy, dobrze, że ja go wyprzedziłem, bo to by był kurwa bolesny cios. Mam nadzieję, że już idzie kurwa następny. O nie, 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 nie. Ach, pewnie będzie dupa. Nie, no nie. Kurwa, musiałem to ognisko. Miałem się kurwa ku zrobić, nie?
No to jest ten sztandar. Chciałbym cię pokonać, skurwielu. To była szansa jedna na milion, moi drodzy, i udało mi się. Jestem zajebiście zadowolony z tego powodu. Wow. Sprawdźmy, czy nie ma tu jakichś iluzorycznych ścian. I w ogóle, no, może na spokojnie zbierzmy sobie, kurwa, skarb. Bo to, co tu się dzieje, grudkę tytanitu. Cały czas dropią te grudki. Czy gdzieś tu będzie w ogóle jakieś ognisko, przepraszam? Czy będziemy w tej męczarni musieli ile jeszcze tkwić? Zero estusów, nic, kurwa, kompletnie. Dobra, jeśli oczywiście coś przegapię, to piszcie w komentarzach. Mam oczywiście zeskoczyć. Ja pierdolę, no to co no? Kurwa, skaczmy. Jezu! Czy wy to widzicie, to co ja? Ja tam widzę, kurwa, ognisko. Nie wiem, co tu się dzieje i co tu będzie. Ja zapierdam do tego ogniska, moi drodzy. Lepszego końca pierwszego odcinka nie można było sobie wymarzyć. Zobaczcie. Przeniesiemy się do Kaplicy Zjednoczenia. Wow, naprawdę wow. Moi drodzy, dziękuję wam za wspólne oglądanie. Mam nadzieję, że tym trudnym odcinkiem, bardzo niewygodnym, wprowadziłem was fajnie w ten dodatek. Widzimy się, kochani, już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, w komplecie, może z jakimiś nowymi osobami. Życzę miłego dzionka, trzymajcie się i cześć!